na stylizm gitary. Znaczy zazwyczaj, ale walczę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Poproszę o gromkie brawa! Dziękuję. Z tej strony Denirek, artysta tramwajowy. Zajmę Państwu tylko chwilkę, to jest oczywiście całkowicie darmowe. Zszedłem na ziemię, żeby dawać szczęście i błyskawiczne oczyszczenie ludziom w krakowskich tramwajach. To jest hit, czyli piosenka o mnie. Zapraszam. Można tańczyć, śpiewać, skakać i się całować. Od dziecka chciałem napisać hita, piosenkę, która miliony mi da. Od dziecka chciałem napisać hita, później żyć słodko jak celebryta. Od dziecka chciałem hita napisać, i ta ambicja to napęd mego życia. Od dziecka chciałem napisać hita, tekst, którego będą znali na ulicach, będą grali go w radiach, na pogrzebach, weselach, na meczach, komuniach, tak jak schody do nieba. Pokocha go człowiek ze wsi i z miasta, każde wyznanie, dieta i orientacja. Od 3 lat, od 2,5 roku nie mieszkam w Hucie, a mieszkałem tutaj no, 8 lat i to chyba najbardziej bliskie mojemu sercu miejsce Krakowa. Niektórzy sądzą, że to nie jest część Krakowa, ale to nieważne, po prostu jedno z bardziej bliskich mojemu sercu miejsc. Ta zieleń, w ogóle też łatwość dojazdu, komunikacji tramwajowej właśnie i nie tylko w ogóle to jak jest zbudowana Huta. Mieszkałem na osiedlu Krakowiaków i tam właśnie obserwowałem tramwaje z 11 piętra tam z pracowni. Pisałem piosenki pierwsze na balkonie i tak sobie właśnie myślę teraz, że sobie patrzyłem na tramwaje. Nie wiedziałem, że to tak się skończy, ale to musiał być znak. Dla was mamo i tato, piosenko to zieram, przepraszam za przekleństwa, zieram sobie gardło. Ty, mamo i tato, to dla mnie więcej niż cały świat. Czy wiecie, mamo i tato, waszego syna świat nie zapomni łatwo. Ej, mamo i tato, a teraz patrzcie, tylko patrzcie na to. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, poproszę o gromkie brawa. Deliryk, artysta tramwajowe, to jest i zawsze będzie darmowe. Dokładnie tak jak Facebook. Dziękuję. Zostawiłem 3 futerały już w tramwajach, bo normalnie ściągam futerał i tak jestem podekscytowany, że ja to już od 3 miesięcy nie mam tych futerałów. Tak jestem podekscytowany, że wychodzę bez futerału, że oto już przystanek wychodzę. No i teraz nie mam futerału. Przepraszam. Nie mam futerału. Na pocztu z Krakowa, smog i woda. Ja mam zdarte gardło. Na ulicach Krakowa, woda i smog. Na pocztu z Krakowa. Zaszedł cały tramwaj śmiela. Smog i woda. Na mam gardło, jestem chory trochę. Dzień dobry, nazywam się Fang Tao. Jestem z Chiny. Obecnie jestem masażystą stopy. 最初是因为工作的关系，我来到了克拉科夫，然后来到了诺瓦胡塔。我现在是一名足底按摩师。这个足部按摩呢，对人的身体非常有好处，它有助于改善你的睡眠。 对你的身体的血液循环非常有好处，然后解除你的肌肉的疲劳，都是非常好的。走走路，你免死。
在诺瓦胡塔呢，这是一个非常漂亮一个城市。最早跟着我老公丈夫过来的时候呢，是因为他在这边工作，所以我和我的宝贝们一起过来了。来到这边呢，感觉这边的空气啊，还有人们啊，就人这边的住的人都非常的友好，而且呢，感觉这边的人都非常的自由，包括运动，热爱运动，所以说我是非常喜欢的，也愿意在这边生活。谢谢。路边那王胡同。Witam serdecznie, B-Boy Decu, reprezentuję stylową spółkę z Połem, Szpilersów i Misjonarzy Rytmu. Witam serdecznie na Nowa Huta Masters, to jest impreza, która się odbywa w Nowołódzkim Centrum Kultury już czwarty raz. W planie jest bitwy, B-Boy bitwy dzieciaków i B-Boy bitwy dorosłych. Dzisiaj za gramofonami jest DJ Plesz, miejscowy nowochucianin, DJ Markowy i DJ Merenda. Oprócz części tanecznej odbywa się również graffiti jam na murach NCK-u. Zapraszam serdecznie. Pokój.